komu się ten początek nie podoba, niech sobie idzie i nie psuje dobrego szyjka. A więc tak, kochani, włączamy apkę i mamy tutaj na początek, że zostało mi 20 punktów. Punkty przyznają w zależności od wagi, wzrostu i ile chce się schudnąć. 10 punktów już zużyłam z tych 30 punktów, co widać. A to są punkty tygodniowe. Z tych tygodniowych zostały mi 39. Wszystkie na plus można zjeść nie przytywając, kochani. I tutaj piszę, że na śniadanie zużyłam 5 punktów, właśnie 10 punktów. I na kolację też zużyłam 5 punktów. Obiadu nie jadłam. Teraz jak szukamy, kochani, produktów. Wpisujemy najpierw przeszukanie, czyli wpisujemy jabłko. On znalazł nam, tapka nam znalazła jabłko, ma 0 punktów, jedna sztuka jabłka. I tu na dole mamy przepisy, co można z jabłkiem zrobić za niewiele punktów. Szukamy teraz płatków owsianych, kochani, i znaleźliśmy, że jeden punkt płatków owsianych ma, kochani, stołowa łyżka. I zapisujemy to i już mamy, wszystko co zapisaliśmy jest już w naszej apce zapisane, nie musimy na okrągło szukać. Drugim szukaniem jest skanowanie, kochani. Klikamy u góry na ten znaczek i włącza nam się skanowanie. Skanujemy, kochani, produkt i zaraz przejdziemy do tego, że to jest sandwich za 3 punkty 1 i zapisujemy już, później nie musimy więcej szukać, mamy na liście. Tak robimy ze wszystkim, kochani. No mamy jeszcze część fitnessową, to sobie wpisujemy, to co sobie zaplanowaliśmy, a najlepiej połączyć tą część fitnessową ze swoim zegarkiem. Mam nadzieję, kochani, że mniej więcej zrozumieliście, o co w tej diecie chodzi. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kolejnych pogaduchach u ropuchy. Dlaczego ropucha? Będzie tam gdzieś się wyświetlało. Lewa, prawa, prawa, lewa. Kochani moi, witam Was na kanale 60+. Albowiem ja mam 61,5 roku, ale w zamian nie mam botoksów i hialuronów powstrzykiwanych twarz. Komu się ten początek nie podoba, niech sobie idzie i nie psuje dobrego szyi tego kanału. Kochani moi, dzisiaj będę robić tutorial z tryfonką. Nie, tryfonka bardzo bym chciała, żeby do mnie przyjechała. Zapraszam ją serdecznie, bo to cudowny człowiek, by nam tutaj naenergetyzowała dobrze chałupę. Także na parę lat by starczyło. Może kiedyś będzie miała chwilę czasu i do mnie wpadnie. Ale będę ją miała, kochani, na YouTubie i będę malować się, kochani, tą paletką, którą już mam od jakiegoś czasu i ona sobie czeka grzecznie, żebym ją w końcu wykorzystała. Jak zobaczyłam, jak Tryfonka właśnie robiła ten makijaż, to sobie od razu pomyślałam, o, zrobię makijaż z Tryfonką. Kochani, zanim otworzę szafę i przejdę do rzeczy, chciałam Wam serdecznie podziękować za Waszą liczną obecność tutaj. Mam znowu 10 subskrybentów więcej, co mnie bardzo, bardzo cieszy i napawa nadzieją, że jednak nie prowadzę tego kanału dla hejterów ani na darmo, kochani. Kochani moi, mam nadzieję, że wszyscy jesteście zdrowi, że wszyscy jesteście wypoczęci, weźcie sobie kawusie, drineczka, czy co tam chcecie, siadajcie i oglądajcie niniejszy filmik. Łuk brwiowy, Tryfonka sobie neutralnym kolorem pokoloryzowała, więc ja robię to też z tej paletki,
IT Pretty. I robimy sobie pod łukiem brwiowym, kochani. Ja już tak wcześniej wpadłam, bo ja mam taką też jedną nable paletkę, jaką ma Tryfonka. Ja już wcześniej na to wpadłam, taki pomysł, nie? Że z nią zrobić sobie właśnie tutorial, bo ona ma taką fajną, maleńką paletkę z nabli, którą ja też mam. I z tą paletką też sobie zrobię. Tam ja mam jeszcze chyba jedną tę paletkę, także czemu nie, prawda? Żebym sobie robiła tutorial z Tryfonką. Z osobą, którą bardzo lubię, która jest takim słonecznym promieniem na tym całym zasmuconym i za, kochani, krzyczanym YouTubie. Bo tutaj na tych kanałach, kochani, ten, kto krzyczy, najwięcej krzyczy, ten ma najwięcej followerów. Tak, takie mam wrażenie, moi drodzy. Albo trzeba haule robić. To wtedy tak, jak napiszesz haul, to wtedy, kochani, masz jak w banku. Dobra, to teraz patrzymy, co Tryfonka dalej robi po tym łuku brwiowym. No dobrze, więc zaczniemy sobie od... Matowiłam łuk brwiowy. Wezmę sobie odrobinę tego cienia. Ja tutaj, słuchajcie, przypominam, że jeżeli ja wiem, a Glam Shop tak ma, tak samo jak i Afek, że cienie są bardzo, bardzo napigmentowane, to nie robimy czegoś takiego, o, w ten sposób, nie nabieramy cienia. Cienia nabiera się tak, dotykając, spójrzcie. Ja po prostu tylko dotykam, tu mam na czubeczku i tym, co mam na czubeczku, zaczynam pracować. Pracując tym samym pędzlem, który tylko wycieram, wiecie, ręcznik kuchenny, biorę sobie Merlin i jedziemy od wnętrza. Z jednej strony bardzo chcę użyć tutaj tego przepięknego Vivienne, tego cienia, a z drugiej strony boję się, żeby, wiecie, nie zepsuć tego blendowania. No nic, ale moja srocza natura jest silniejsza i tak nie miziam tego cienia, tylko po prostu poklepię go, tak żeby nabrać trochę tych drobinek. Od zewnętrznego kącika przejechałam sobie tym, co miałam resztką na pędzelku, tutaj tą zielenią. Także sprawę zieleni mam tutaj już zakończoną. Więc biorę sobie tutaj ten malusieńki pędzelek, to jest DS16 i wezmę sobie odrobinę Grety. I ja go sobie tutaj połączę z tą zielenią. Teraz na ten sam pędzelek nabieram troszeczkę Rity. To jest ten piękny cukierkowy róż i jego nakładam tutaj kawałeczek dalej. Boże, jaki piękny. Mówi ten makijaż przez ten róż. I łączę to wszystko tutaj z Gretą. To teraz nabieram sobie Sophie, to jest ten bardzo delikatny różyk i jego kładę tutaj kawałek dalej. Fora chyba 26, bo tutaj jest lekko starte. No i tutaj mi się osypuje z takiego płaskiego, tylko że wiecie, ja nabieram dość dużo. Zobacz.
zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ej, wychodzi. Dobra, to na środku weźmiemy odryj. A w zewnętrznym kąciku Elizabeth. Nie, kochani, to jeszcze nie koniec. Albowiem w trakcie malowania tak sobie myślałam, że o, Tryfonce to dobrze, ona ma tyle kilometrów kwadratowych do malowania, a moje powieki są nie dość, że stare, to jeszcze pomarszczone, to jeszcze opadające. A ona ma tak pięknie i może sobie tak te kolory oddać, tak cudownie i ach, jak zobaczyłam efekt, to jeszcze bardziej pomyślałam, że tej Tryfonce to dobrze z takimi kilometrami. I nagle słyszę w mojej głowie Marzenkę, która do mnie mówi tak: Małgoś kochana, ale to nieważne, czy ja mam kilometry, czy ty nie masz kilometrów. Ty sobie, moja droga, możesz te kilometry do malowania sama zrobić. Więc zabieraj się do roboty, a nie cuduj tutaj i nie kombinuj, moja droga, czy ja mam kilometry, a ty nie masz. No, chcę zobaczyć fajne wyniki. No wiecie co? Mówię, no, Marzenka ma rację. I zmyłam makijaż, ten, który tu przed chwilą widzieliście, i zaczęłam sobie produkować kilometry do cieniowania. A było to tak. Thank you.
Zatem, kochani, witam ponownie, żeby się już teraz naprawdę pożegnać z Wami w moich powiększonych kilometrach powierzchni oczu do, kochani, cieniowania. Wygląda to wszystko tak? Momencik. O, wygląda to, kochani, wszystko tak. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mnie rada Tryfonki bardzo się podoba. Dziękuję Ci, Marzenko, że w ogóle jesteś na tym YouTubie. Powinnaś mieć 100 tysięcy, kochana, nie 10 tysięcy. Tak sympatycznego człowieka, dającego przy okazji dobre rady i dobrą energię. Ciężko znaleźć, kochani. Ciężko znaleźć, Marzenko. Marzenko, kochana, bądź zdrowa nam i prowadź tego YouTuba, ile się tylko da. Dziękuję Ci za porady jeszcze raz, a Wam wszystkim dziękuję za uwagę, moi drodzy. Mam nadzieję, że się na coś ten filmik Wam przydał, że znowu pokazałam, że osoba po 60, nie dość, że nie musi być obstrzykana, to jeszcze, kochani, może się malować kolorowo, prawda? Kochani, trzymajcie się, nie dajcie się choróbsku. Pamiętajcie o Marce Esce. Dziękuję za to, że jesteście przede wszystkim. Z tej radości, że te kilometry znalazłam, to ja się, panie dziejku, tutaj... Dzwonek do drzwi, momencik. No, Sylwia przyszła i będzie sprzątane. Kochani, zatem dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście ze mną, że przychodzicie. Dziękuję wszystkim za kciuki, za dadu, w bok, gdzie tylko się da. Pamiętajcie, nie dajcie się choróbskom, nie dajcie się kłopotom. Wszystko minie, kochani. Wszystko minie i zawsze będzie dobrze. Te małe, malutkie szczęścia składają się na jedno duże szczęście. O tym też nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie, kochani. Pa, pa, do następnego razu. Mua. Mua.